Ile maksymalnie miałeś składników na pizzy kiedykolwiek? Raz, dwa, trzy... Co? Cztery może? Generalnie wpadliśmy na autorski pomysł, tego jeszcze chyba nikt nie robił. Właśnie, chyba nie wiem, własny pomysł. O co chodzi? Chcemy zrobić pizzę, która będzie miała... Nie zrobić, zamówić. Zamówić pizzę, która będzie miała maksymalną ilość składników. No, po prostu maksymalną ilość składników. Po prostu wszystkie składniki, jakie są w pizzerii. Żeby oni zrobili nam pizzę z wszystkim. Dosłownie z wszystkim, co jest w restauracji. I byliśmy bardzo mądrzy i chcieliśmy zamówić to przez online, żeby nie gadać z tymi ludźmi, ale się okazało, że mają zabezpieczenia. Na pyszne się dało, ale to jest lokalna pizzeria. Tak. A chcemy najpierw zrobić z sieciówki. Chcemy to zrobić. Pizza Atleci, tak. Później jakiś da grasso, strasso. Tak, i będziemy patrzeć, jak smakuje pizza ze wszystkimi składnikami z danej pizzy. Czy się dało zjeść w ogóle? Jak... No, nie wiem, jak to będzie wyglądać. No, dobra, dzwoń tam. Ja bym chciał zaprotestować, bo kazałeś mi zadzwonić, a zagrajmy w 3-4 pozwoli. Ja dzwonię, ty mówisz. Ja dzwonię, ja pukam, ty mówisz. Zagrajmy w 3-4. To dzwoni, a druga sama mówi. Nie, kto mówi po prostu? No dobra. Od razu. No, mamy niedaleko Pizza Hut. Mogę mówić, no co za problem. A zrajmy jeszcze 4, hazard. Aha, no dobra. 3-4. No i wygrałem, czyli mówisz. Masz jakiś pomysł, co powiedzieć w ogóle? No, pizzę ze wszystkim składnikiem, co mam powiedzieć? No bo nie chodzi o to, że jak zadzwonisz i powiesz, dobry, poproszę wszystko, to powie nie. Trzeba to jakoś mądrze ograć. Ja na przykład myślałem, że powiedzieć, że mamy po prostu ochotę i to nie jest żart i naprawdę to zamówimy. Może kolega ma urodziny. I że kolega ma urodziny, że zawsze chciał zjeść i prosimy największą pizzę ze wszystkim. Z maksymalną ilością składników. Taką maksymalnie dopieszczoną. I to nie jest tak, że uprzykrzamy komuś życie w pracy, bo nie chcemy tego zrobić. No nie, no, płacimy za to, no pizza, płacimy no. za to. Patrzyliśmy na pyszne.pl, to około 400 zł za to wyjdzie. To co? Czas zadzwonić tego potwora. Próbowaliśmy zadzwonić do Pizzy Hut, lecz powiedzieli nam, że nie przyjmują takich zamówień. Tu macie fragment. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, ponieważ próbowałem zamówić pizzę przez stronę, ale tam się nie dało. Dzisiaj mamy taką specjalną okazję i chcieliśmy zamówić dla kolegi pizzę ze wszystkimi składnikami. Czy jest to możliwe? No nie bardzo, no, mamy taką rozumiem. Możliwość. No można byłoby spróbować na miejscu, no ale też nie wiem, szczerze mówiąc, pewnie nie powiem. Czyli tutaj nie istnieje możliwość zrobienia takiego zamówienia, żeby wszystkie były składniki? Nie, niestety nie. To dziękuję w takim razie, mimo wszystko. Proszę bardzo. Do widzenia. Także spróbujemy teraz do Grasso zamówić. No spróbujemy. Próbowaliśmy również zamówić na aplikacji przez Dagrasso, ale tam również jest zablokowane. Biorę za wszystkie składniki. No i polecane lecimy. Dodatkowy ser, mozzarella, szynka, salami, boczek, jalapeno. Fak, 7 składników. Dobra. Nie, nie będzie się dało, mi się wydaje. To też jest centrala i sieciówka. Ja cię kręcę. Dobra, Domino spróbujemy. Kreator pizzy jest. Twórz, no to jest twórz, ale ci to przejdzie. Zobaczymy. W ogóle. XXL, ciasto, to pojęte. Hot dog, bierzemy. Ja. Oczywiście, dobra, ekstra ser tak, dip czosnkowy tak. Wszystko zamawiamy, bierzemy wszystko co jest. Ty, płyta lanka. Ekstrawaganza. No to lecimy, ananas, cebula, oliwki, jalapeno, kebab, kukurydza, oregano, papryka, peperoni, pieczarki, kurczak, pomidory, rucola, ser, ser. O nie, to ten spleśniały, to był niedobry. Ser typu greckiego, sos śmietanowy. Musi być szpinak. Szpinak, szynka, szynka dojrzewająca, trzy sery, wędzony boczek, wieprzowy. Wina, wołowina, zioła prowansalskie, żurawina. Nie ma wszystkich składników. Czego nie ma? Wszystkie są z Domino's. No tak, ale Domino's czegoś, czegoś tu brakuje. Składniki. Dobra, spróbuj kliknąć. Ile to kosztuje w ogóle? 250 zł. Kurwa, tak tanio, czemu tak? Taniej, bo tam było więcej składników, jak potrzebujesz w lokalnej. Ale zrobimy odcinek z lokalnej, bo tak. To jest jedyne, jak to się udało. Wezmę na miejscu płatność, jakby coś, jakby nie przeszło i tak. Nie, czemu? Bo jeżeli dasz na miejscu, to pomyślą, że to prawie. Więc daj... To będą dzwonić, będą dzwonić. No dobra. Sosy? Jakie? Wszystkie. O, diablo, kurwa, biorę. Ja cię kręcę, zobaczcie widzowie, to jest nasze zamówienie, rozmiar XXL, ciasto, hot dog, sos pomidorowy, ananas, no wszystkie składniki jakie wszystkie są. Wszystkie składniki są do minus. Generalnie właśnie w tej sieciówce, co próbowaliśmy zamówić, było, znaczy w tej na miejscu, co mamy lokalną. Tam było od kur... Było w chuj ciekawych składników, 40. Ale my chcemy na razie z sieciówki tam było zrobić. Jajko nawet, kurwa. Dobra, no i zamów to. Jedyne, co się no i dało. Nie zamówisz tego. Dobra, no to lecimy dalej. No i jest. Ty, ale ciekawe, czy oni to przyjmą. Mi się też zadzwonią na bank. Powiedzą, zadzwonią że, i spytają, że zbugowało się coś. Czy ten. Ale mi się też zadzwonią, powiedzą, pojebało, was nie zrobimy. Ale jest zamawiam z obowiązkiem zapłaty, więc jakby... Zobowiązałem się do tego, no. O, łodzie. Zagramy w Lewizowie, czekajcie. Które to łodzie? Tu. Jeszcze? A jeszcze jest takie, że trzeba przesunąć, kurwa. Zweryfikuj. O! Oczekiwanie na rozpoczęcie obsługi. Zadzwoń do lokalu. Nie, bo mnie dzwonisz. Będą dzwonić jak coś, albo... Na pewno zadzwonią, kurwa, bank. No dobra, no to czekamy. Mówi się o 1000 zł za odrzucenie zadzwonią, na 100%. Nie, przygotowujemy już, jest zaakceptowane. Co jest? No dobra, czekamy, widzowie, zobaczymy co przyjdzie. Niemożliwym. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię z Domino's.
Chciałem się zapytać, czy te 17 składników na margarycie... Tak, właśnie chcieliśmy taką zamówić. Okej, dobra. No, dziękuję bardzo za potwierdzenie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ale mi się podoba, że tak... Co? Na pewno? Czy te 17 składników jest w Polsce? Tak chciałem. O, co więc? Jo, pierdolę, to jest ciężkie. Ja jestem ciekaw, jak to ułożyli, czy bo patrz, mogli to ułożyć albo tak... Ustawiajmy, moim zdaniem napierdoli tego w chuj. Napierdoli w chuj. Myślałem, że dadzą nie, po jednym składniku, finesji, żeby to miało sens. Dominos i tak dziękujemy, że się udało zrobić, bo jedyne kurwa, co się dało. Dobra, no. Dobra. Ty, dobrze to wygląda, jest takie grube ciasto, fajnie wypieczone. Ładnie. Sosikiem polane. Nie, bardzo fajna pizza. Strasznie fajnie. Ej, git to, tylko rukola, kurwa, widzę rukoli. Zdjęcie do miniatury musimy zrobić, za dwóch widzowie. Doskonali w smaku, szybcy w dostawie. Teraz się kurwa przekonamy. Jeszcze raz z telefonu muszę to nagrać. Nagraj to. Zbyt idealna jest ta pizza, ona jest piękna. Nagrywam tak, nagram przybliżę, kurwa jeszcze tak, zobaczcie, tu są jakiś sos, chyba ten żurawinowy, ty. Tak, ja wybieram już, co? Rukola. Jest ciężki kawałek, kurwa, ciężko to, mi się wydaje, że to w rolę trzeba zwinąć, wiesz? No to, ale nie da się. I o, właśnie, są jeszcze parówki w rogach. Zajebiste. To się urywa. Nie da się, to trzeba jeść łyżką, dlatego przyniosłem łyżki. Jak to wygląda z bliska? No, jest mocarnie. Ale ostre. Tak? Papryczki są, no. Zajebiście, uwielbiam. Ananas jest też, Nie, dobra, muszę to zwinąć jakoś. Trzeba takiego kebaba zrobić. Czuję wszystko. A, bo ja dwa kawałki naraz zwinąłem przez przypadek. Ajajaj. Czujesz wszystko? Papryczka, ananas, żurawina, kurczak. Nie za cały, za słodka jest. Jest słodka, ale... Ale parówa. Czekaj, zdajmy sobie kurwa ringi, bo nie mogę przez to jeść. Ej, ta parówka jest zajebista w rogach. Kurwa, się idealnie zwija w taką rolę. Ale taki jeden taki rol to jest taki kurwa mały kebabik w zachirku. Pizzą tego nie nazwał. Sera jest dużo, w sumie było tam sporo tych serów. Ej, ale to jest kurwa zjadliwe. Jest zjadliwe, to się zjeść normalnie. Nie, że niedobre, jest dobre nawet. A wiesz czemu? Nie ma owoców morskich. Jakieś krewetki i tak dalej. Mi się połowa rzeczy posypała, ale... Przez nie wiem, zwinąłem po prostu dwa naraz w przypadek. Blanciora zwinąłeś? Nie. Oj, po blanciorze to by to siadło. No. Sport, naprawdę. O, paruwa mi wypadła. Nie, to trzeba jeść jakimś chyba łyżką, mi się wydaje. A po widelcem i do widelce, a masz taką opadkę do piekarnika? No. O, no, daj. To jest lasagna taka. A nie za ostre w ogóle, nie poczułem. Masz na łóżce. No jak to mam zrobić? Nie wiem właśnie. Ale się przykleiło, do spodu tego, no nie dziwne. Bo trzemokło. Ale ciasto jest dobrze dopieczone. Ty, Dominos ma chyba dobrą pizzę. Ale ktoś musiał mieć mindfucka, jak powiedział, co za jeb zamówił pizzę z wszystkimi składnikami. Ja pierdolę. Łyżką. Dałem ci widelec jak coś. Czekaj, bo to... Ja mam na widelcu. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Jesteś stary, no. Nie da się tego zjeść. Patrz. Czego się spodziewaliśmy? Kurwa, no czuć tu te faktycznie wszystkie składniki, to jest dobre. Tego oszczypka czuć mocno. Przebija się. No jest takie słodkawe. Tu są kurwa wszystkie smaki. Ja nie wiem, czy tam, jak za te 400 zł wybieraliśmy pizzę, czy oni by ją kurwa zrobili, w sensie, zrobili, a czy to było zjadliwe. Tu już ciężko jest, ale da się zawinąć w rola i to zjeść. Ja tylko 250 zł kosztuje, a czy to jest tak warte smaku? No kurwa, czuć. Warto. Czuć te 250 zł. A pokaż mi te sosy, albo sobie wezmę, a ty jedz w spokoju. Dziękuję. Jakiś Diablo sos chciałem spróbować, on mnie ciekawi najbardziej, czy jest faktycznie ostry, czy takie gówno zrobi jakieś. Takie dwie powinniśmy kupić, nawet challenge, nie ubrudź się challenge. Nie ma dobry i ostry, no. Ja nie lubię ostrego. Jest zajebisty. Tylko kurwa, szkoda, że tu na tej pizzy już jest wszystko, ona nie potrzebuje dodatkowego sosu. Nie potrzebuje, jest mokra. Czosnkowy? Ty, do brzegów w sumie. Ja urwę sobie brzega i sprawdzę sos czosnkowy. Poka. Parówka mi śpiewa. Jest to mega pojebana pizza, umówmy się, ale to nie smakuje jak pizza. Jest jakaś potrawa, kurwa. Szakszuka. Litr wody. A tak? Jak nas oszukali na dwa składniki na przykład? Kurwa, tak żeby mieli dobrą robotę. No. Że w ogóle to zrobili. Jestem ciekaw, czy ten szef kuchni kurwa robił kiedyś taką pizzę. Czy wpadł na taki pomysł sam z siebie? Zjadłby się całą? Kurwa. To jest rozmiar XXL zresztą. Ja dwa kawałki pizzy zjadłem i już mam dość stary. No jeszcze nie, ale... To żurawina jest śmieszna. I tej słodyczy tu dodaję. Kurwa, zjadliwe to jest w kuchni. Nawet ten szpinak, nie kurwa, ten... Szałwia, kurwa jak to się nazywa. Rukola, nie przeszkadza mi tu. Tak się niedobrze i ona musi być zwinięta w blanciora. Ja tak jadłem teraz sałatkę. No gorzej smakuje, no i smakuje jak sałatka. Ale też już się nażarłem. O kurwa, no pojebane z kombo to. To jest sałatka z ciastem. A zamówmy kiedyś wszystkie składniki bez ciasta.
Kiobula. Kiobula. Ty kurwa, ale zamówię kiedyś pizzę z Domino's, żeby sprawdzić, czy mają dobrą, bo kurwa, dobre ciasto, nie wiem, jest teraz. Spoko. No teraz nie mogę stwierdzić, czy mają dobrą. Ta jest dobra, ale... Najgorszą pizzerię z Warszawy wziąć i do niej wszystkie składniki napięć. No kurwa, i to były takie najtańsze z rynku. No. No, no. Ale kurwa, skrajasz płatkę. No brzegi są kurcze, no bo tam też się nie da jeść, bo te brzegi to są hot dogi po prostu. No jak jeszcze są te brzegi. A ten sos ostry, to se spróbuję z porówą. Dobry jest, dobry i ostrawy taki. Czy aż tak bardzo? Nie. Inne pytanie, czy zamówiłbyś to kiedykolwiek jeszcze? No po co? No właśnie. Na Sylwestra, kurwa, dla gości wszystkich. Tylko żeby się opłacało i tak byś zapłacił dużo. No. 250, no już tak. 4-5 pizz jakoś tak. No i minusem jest to, że ciężko to zjeść. Ale jakby tu odjąć parę składników i dodać faktycznie te 12, co chcieli w pizzach oddać. Co byś wyjebał? Tak szczerze. Rukole, ananasa i te pomidorki tu kurwa pod wodę robią. No, robią. Jalapeno jest strasznie ostre. Ja czuję to teraz. Ten sos kurwa żurawinowy i ten... Sos żurawinowy za dużo. Ej, to jest w ogóle sos śmietanowy na tym. No nie wiem po co. My go dodaliśmy. No wie. Ja nagram wam jeszcze, widzowie. Jak to nazwać? Pobojowisko kurwa po wojnie. To jest? Zobacz co tu się dzieje. Nie wiem. Te brzegi są fajne, ale w ogóle to ciasto jest fajnie wypieczone kurwa tak. No. Że czuć jeszcze tą spaleniznę, ale nie jest twarde i suche i spalone, jest kurwa idealne. Naprawdę postarali się tutaj. Przekrój tej pizzy wygląda tak. Wow. Jest grubo. Znaczy fajna pizza. Teraz mi się przypomniało. Wiesz jak to smakuje? Ja ci powiem i ty no powiesz to. Faktycznie. No. Jak mama w domu zrobiła pizzę. Tak. Tak, jest nawet jakby było takie grubsze ciasto. No nie do końca, ale konsystencję ma taką. I tamtą też się zawsze jadło tą pizzę łyżką. Tak, jest identyczna. Zawsze tą pizzę się łyżką jadło. To było takie ciasto grube i nawalone tych serów składników. Trochę tak. Ale gdyby nie kola, no, tak by smakowało.